W Sejmie ruszyły prace nad powołaniem specjalnej komisji, która zbada rosyjskie wpływy na politykę energetyczną Polski po roku 2007. Celem ustawy jest utworzenie państwowej komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczpospolitej. Ustawa wejdzie w życie w przyszłym roku, więc cały 2020 rok również będzie objęty pracami tej komisji. Komisja będzie się składać z 9 członków powoływanych i odwoływanych przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, natomiast przewodniczącego komisji będzie wskazywał prezes Rady Ministrów, więc będzie to podzielone kompetencje. Sejm może powołać członków tych komisji zarówno spośród posłów, jak również osób spoza składu Sejmu. Jest obowiązkowe stawiennictwo wezwanych osób przed komisją z możliwością stosowania kar w postaci grzywny nawet do 50 tysięcy.